Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz, Janusz! Słucham! Janusz, cześć! No co jest? Kocham cię. Dziękuję Masz, bardzo. Masz, czytaj. No co czytaj? Mimo wszystko cię kocham. No. Mimo wszystko. Przeczytaj. Tak. Naukowcy potwierdzili, że mężczyźni o poglądach prawicowych Janusz, mają... Janusz, ale pamiętaj, że ja nie jestem z tobą dla seksu. Mają dłuższego... No. Grażyna. No? No przecież naukowcy to potwierdzili. Przecież czytasz sam. No co? No co, Janusz? No. Teraz przynajmniej mamy jasność, że te twoje lewicowe poglądy odziedziczyłeś w genach, Janutek. Ale ja cię kocham. Ja nie jestem z tobą dla seksu. Słuchaj, ale jak pan prezes to zobaczył, to wiesz, jaki on chodził? Jaki? Na golasa? Nie, dumny. Jaki dumny chodził, słuchaj, oszalał. No. Janusz na golasa, prezes, no by się przeziębił przecież. No. Cieszył się, słuchaj, strasznie. Tak? Klepał mnie po ramieniu i mówi, patrz, Grażynka. Niech cały świat wie, że u nas w PiS-ie są naprawdę potężne członki, czy członków. A propos, co tam u naszych piłkarzy, Grażynka? F-16 zagrzane? No słuchaj, przecież ja wczoraj byłam na odprawie. No, na Skype'ie się połączyliśmy z Czesiem. Tam był Antoni. Był prezes, ja. I konsultowaliśmy z prezesem strategię na Francję. Tak? No. Wy? No, my. A kto ich uczył jeść widelcem? Przecież my to wszystko wiemy. My Francję znamy. Czuć tej myśli szkoleniowej rękę Antoniego. Jesteś niedowiarkiem. Mamy duże szanse. Glabcio nam wszystko wyliczył. Przecież on umie matematykę. No, on powiedział, że w meczu z Francją będzie 5 bramek. No, góra 8 powiedzmy. A wygrana będzie, no, 2. Ponad 2. No, no może 12. Tak powiedział. Zależy, czy będzie lewy, bo jak będzie lewy, no to może 3, ale góra 18. No bo to jeszcze zależy, czy będzie szczęsny, bardziej szczęsny, czy on może bardziej się rozproszy i będzie nieszczęsny. I na koniec meczu będzie, no, maksymalnie 7. Tak powiedział Glapciu. Rzeczywiście. No przecież to jest dobre dla nas. No brzmi jak Glapiński, rzeczywiście. No. Kurde, polski Nostradamus. No. Też ciężko rozkminić, o co mu chodzi. No, o mecz czy inflację? Nieprawda, nie ciężko. Janusz, ja już to wszystko rozumiem. To już z kolei rozszyfrował nasz prezes. On powiedział, że Glapcio nie jest głupi, to nie jest głupi, powiedział człowiek. Słuchaj, tylko, że on mówi tak specjalnie, Janusz. Bo? Żeby nas nikt nie podsłuchał i no znaczy, że gdyby jakby ktoś podsłuchał, to żeby nie wykorzystał jego wiedzy, żeby nic nie zrozumiał. Glapińskiego, wiesz. Tak, Glapińskiego. Prezes powiedział, Glapcio jest jak nasi piłkarze. No, bo nie słyszałeś, co mówił ten słynny piłkarz Neymar. Na pewno. No nie, nie o naszych piłkarzach. Nie. On powiedział, że my celowo tak kiepsko graliśmy. Że tak, że to jest nasza myśl szkoleniowa, żeby nie dać się rozszyfrować. I teraz kompletnie są zieleni Francuzi i cały świat w ogóle nie wie, o co chodzi. W ogóle. I słuchaj, i nie wie, jak my gramy tak naprawdę. Grażynka, i my im dopiero pokażemy. Grażynka, no? To nie piłkarz Neymar, tylko celebryta Najman tak powiedział. No nieważne, ważne, że w ogóle ktoś to głośno w końcu powiedział, że my umiemy grać w piłkę, tylko enigma. Fakty się liczą. Słuchaj, prezes mi to wytłumaczył. Powiedział, Grażynka, dzięki nam, dzięki Polska wam, wyszła z grupy pierwszy raz od 36 lat. Pytanie, po co wyszła? Żeby wylecieć. Michniewicz kiedyś powiedział, że on z wody wina nie zrobi, ale kurczę, z mistrzostw to potrafi zrobić gówniane widowisko. To też sztuka. No.